Witam wszystkich serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do gry Firewatch. No, dzień wyjazdu nam się szykuje, przynajmniej z tego co Delilah wcześniej powiedziała. No i wygląda na to, że rzeczywiście się pakujemy. Okej. Spakuj swoje rzeczy. Tu są różne nasze zapiski, jak rozumiem. Te zostały po angielsku. Pochodzę z założenia. O! Żeby tylko nie spadł. Raczej gaszą tutaj to wszystko. Jeszcze nie. No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Well, is this the June fire or the site fire or... Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? No właśnie. About how all this stuff is connected. The surveillance, the Goodwins, Brian's death. Look, I don't know what to say, okay? It's like the universe cooked up the cruelest thing to have happen. Does it connect to everything else? I don't know. I don't know if I even want to. Of course you do. There's gotta be a reason. Does there? Maybe. Maybe not. I wouldn't even know where to begin. Well, fuck. For starters, I guess you could find the source of that signal. Holy crap. Yeah, oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us, whoever made the tape. Okay, yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. All right, look, if something happens... I'll remember you. Miło to słyszeć. Okej, no właśnie, miło to słyszeć. Oh, well, that's nice. No dobra. Mapa, wieże. O, jeszcze coś. Do you have any interest in any of Brian's stuff? This map he drew, maybe? No. That's all right. You sure? Yeah, Henry. I'm sure. I don't want a dead boy's drawing. Okej, no to teraz, no właśnie. Wiemy już, dlaczego ta mapa była taka, jaka była. No dobra, zabraliśmy wszystko. Chyba już wszystko. Ale możemy sprawdzić źródło sygnału, bo być może... Tak, teraz już wiadomo jak to działa. Ja myślę, że być może coś tutaj na miejscu nam pika, ale raczej trzeba zejść. No to tak, zostawimy światło, żeby wiedzieli, że jesteśmy w pracy. No rzeczywiście, chyba dłużej byśmy tutaj nie mogli specjalnie zostać. No, nieciekawie. Te butle też chyba w nie najlepszym miejscu stoją, chociaż to i tak byłby cud. Jeżeli ogień tutaj dojdzie, żeby ta wieża przetrwała. No dobra. Magiczne pikadełko prowadzi nas nad jezioro. Wszystko zaczęło się nad jeziorem. Czyżby się miało też nad nim skończyć? Za moment się dowiemy. Ale trzeba przyznać, że klimat naprawdę w tej grze. Niby grafika taka, można powiedzieć, cukierkowa, komiksowa, ale klimat udało się zrobić nieziemski. Dobra. Łatwo się zgubić, bo to urządzenie samo jak gdyby się tak przełącza. Okej. Teraz jakby prosto iść, nie zbaczać mocno z trasy. Dalej jezioro, dalej jezioro. Dalej przed siebie. O, przerażająca historia. Wziąłem jeszcze od save'a nagranie. Kawałek się cofnąłem. Na wszelki wypadek zrobiłem zdjęcie Brianowi. Jakby mogło się do czegoś przydać. Nie wiem, czy te zdjęcia mają jakiekolwiek znaczenie, ale tak... What's your status? Aha. I think I'm getting close. All right. Well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just... Brian? I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north. Far. Past where you found that cutback in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. No, to miejsce znamy akurat dobrze. Koło skrzyki z zapasami. Tak, to w końcu ktoś podrzuci wagonik. Wtedy próbowaliśmy, ale niestety się nie udało. Okej. Czyżby? Blisko? Chociaż z drugiej strony to jest też miejsce, gdzie raz nam się oberwało z łopaty, więc nie wiem, czy to takie bezpieczne tutaj biegać, no ale... W sumie, czy może być gorzej?
chyba nie. Dziwna ścieżka. Pierwszy raz. Tędy. Szliśmy i rzeczywiście chyba tak mieliśmy iść. Someone left a rope for me to climb up. I'm down near the lake. How do you know it's for you? There's a tracking color tied to it. Someone was leading me here. And there's another tape. Oh my god, Henry. No zobaczymy. Yeah, hi Henry. Hey, you better find this before it burns up. We've been causing each other a lot of headaches. Now I gotta go stake out a site that's as fit for living as the one you're about to find. You'll get it when you see it. You can't blame me for keeping an eye on you. Not after bumping into you back in May. Down by the cave, for croc's sake. I've been up here for 3 years. I kept it cozy. Winters are harsh as hell, and I ran out of books. But I got that antenna rigged up, and Delilah, she's a record you don't gotta flip. I kinda get why Brian took to her. About a week ago, I stopped worrying about you finding anything out, and that's right when everything went shithouse with you two. You guys don't know anything about having kids, all right? Nobody knows nothing. It ain't Andy and Opie walking down a lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know I didn't kill him, all right? We were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just fucking didn't sink his anchor the right way. You know, I thought about going back, having to answer questions and having to get him put in the ground, and I didn't see the point. Don't come looking for me. Sorry about your wife. We found the surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin? He made the tape? Yeah. He's gone. He's deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. Okay. Gdzie nas tutaj zaprowadził Ned? No właśnie. Jesteśmy... O! Rzeczywiście plan ewakuacyjny. Gdzieś mamy jeszcze tutaj dojść na szczyt. Być może czeka nas tu jeszcze jakaś jaskinia. Tak przynajmniej to zaznaczone trochę jest jak jaskinia, albo jak jakiś nowy szlak jeszcze. Szybko się rozejrzę tu po okolicy, bo prawdopodobnie nie będzie już okazji powrotu. Tak, poszukamy naszego szopa pracza raz jeszcze. Ale nie, to po prostu tak to wygląda. No, przyznam szczerze, że nie wiem co o tym wszystkim myśleć. Ta stacja, to wszystko, to w takim razie po co była ta stacja badawcza? Wydawało się, że to tam. Aha. I guess he's been dumping trash up here for a while. Wygląda w sumie jak ich rzeczy. Czy to tu nie wisiał w ogóle ten plecak wcześniej? There's a clothesline. Gdzieś z drugiej strony. Otwórz. Za moment otworzymy. Chociaż to wszystko, wszystkie pytania pewnie też się za moment wyjaśnią. No nie, to raczej jest jakiś schowek w takim razie. Jest tyle tych dróg, że sam nie wiem co, którędy tu iść dalej. Okay. Brian was a nice-looking kid. Yeah. He... God. What? Nothing, just some of Brian's stuff. Czasopisma? Czyżby to te same, co miały te dziewczyny? He wrote down everything he did to us. Everything he did every day. He was scared shitless. I bet. Hmm.
To będziemy mieli jeszcze tutaj sporo do przeczytania. Najpierw przeczytaj. Delilah, wiek 43, a to już to samo, co widzieliśmy. Nigdy, tylko spostrzeżenia. A tak to już znamy. Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site. I to by nam tłumaczyło, czyli ta cała baza tam, to była jak gdyby podpucha. Mieliśmy myśleć, jak rozumiem, aha, tak, to nie do końca mu szło to zapisywanie. Mieliśmy myśleć, że ktoś tutaj tak naprawdę jest, a tak cały czas to był tutaj tylko teoretycznie Ned, no ale ciężko tak to wszystko ogarnąć, że jedna osoba była w stanie tyle zrobić, szczególnie ten sprzęt, który tam stał. You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. Raczej wątpię, żeby sam to wybudował, chyba że tamten sprzęt, prócz do nasłuchiwania nas, to tak naprawdę do niczego nie służył. This boombox looks familiar. From the girls. Yeah. I'm sorry. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing fast. It's gonna burn all of this up. Well, take a picture if you're so keen to remember it. You're not? I don't know. W sumie dobry pomysł. Tych zdjęć jeszcze trochę możemy zmieścić, więc zrobimy kilka. O, to jakaś kartka, to za moment. Jeszcze tu na wyjście. Okej. Okay. Czytaj. Zapasy na zimę. Aktualną zimę. Trochę potrzebował tych rzeczy. Albo trochę miał tych rzeczy. To chyba bardziej w ten sposób wyglądało, co miał tu przy sobie. Przytrzymaj. No i tak gdzieś rzeczywiście był wcześniej ten pomysł, że no niestety he had quite the view. Śmierć syna mocno się odbiła na ojcu, jeszcze jak zaczął się obwiniać, no i stąd ta cała historia. He's got a radio base station up here. He was listening to us on that. Okej. Okay. Czyżby przyszło nam już stąd uciekać? Trochę kartek jeszcze jest. Przeczytaj. Pierwszy leśniczy wędkujący nad jeziorem, pamięć. Widziałem mamę Grizzly dziś rano, deszczowy tydzień, zapasy wody w normie, wędzę Pstrąga pod nieobecność turystów. Urodziny Briana, pierwszy leśniczy w tym roku, nie opuściłem bazy od 2 tygodni. Trzeci tydzień zaczyna świrować, duża wyprawa jutro do jaskini. Nowy obserwator, Henry, widziałem Henry'ego wychodzącego z jaskini. Ned dzwoni po listę turystów, jeśli odwlekę w czasie, to zapomnij, okej. Okay. No właśnie, dlatego ten klucz wtedy zaginął i dlatego nikt nie wchodził do jaskini, żeby nie znaleźć Briana. Co dalej? Wyprawa do NK, utrata łączności. Te poprosi o listę turystów. Przerobiłem Delano, żeby odbierał dwie częstotliwości. I wtedy słyszał równocześnie Delilah i naszego Henry'ego. Henry przeszedł to obok jaskini. Wydaje się tracić zainteresowanie. Jules, Julian, Julia... Henry jest w porządku. Nie widziałem mamy Grizzly od 2 miesięcy. Delilah znów się upiła. Okej. Okay. Jeszcze coś. Znaleźć schronienie. Pamiętaj, skauci przenoszą się w związku z pożarem. Okej. Okay. Czyli niedawno się przenieśli ci skauci. A myślę, że to już takie to obozowisko, które odwiedziliśmy, to już dawno było porzucone. Lipiec, zawaliłem sprawę, nie chcę wyjeżdżać. Pamiętać, ukryć zapasy na przenosiny. Delilah i Henry coś podejrzewają. Straszne, jak nieśmieszne. Obserwować i być gotowym do wyjścia. Pomysły. Zacząć pracować nad raportami. Zapisać całą komunikację. Zdemolować wieżę Delilah. Uczepi się Henry'ego. Stworzyć podręczne urządzenie nagrywające, ośrodek badawczy. Ruszyć się, nastawić ich przeciw sobie. No to ostatnie im się nie udało. Choć być może to tak nasze rozmowy poprowadziły do tego, że się nie udało. Okej, okay, za duże ryzyko. Nikt nie uwierzy, że Brian był szczęśliwy. Sprawić, żeby Delilah i Henry byli mniej wiarygodni. Henry oszalał, jak żona, nieprzyjemny. Mama Grizzly wróciła. Usłyszeli mnie.
Wierzą, że program istnieje, użyć tego. Zakończyć raporty, muszą je odnaleźć. Henry prawie przyłapał mnie w ośrodku. Raporty zadziałały. Nagranie wykorzystać jako hak. Henry znalazł zapasy. Jak? Klucze zniknęły. Nie pozwolę Henrymu znaleźć B. Dziwna sprawa. Bo myślałem, że akurat ta kwestia z kluczami, no to specjalnie one były tam podłożone, także jeszcze przecież ten nasz nadajnik nagle zaczął odbierać sygnał. No może net. O, akumulatory. He was rigging up stolen batteries to keep his stuff going. To by tłumaczyło też, dlaczego te skutery tam były rozmontowane wtedy. To chyba wszystko, co mogliśmy tu zobaczyć. Tylko mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Jeszcze zobaczę, czy da radę wejść na górę. No, chyba w tej całej historii Ned właśnie przewidział, że zabierzemy to magiczne pikadełko i w ten sposób znaleźliśmy plecak, który nas później doprowadził do Briana. Myślałem przez moment, że specjalnie chciał nas tam zaprowadzić. No ale okazuje się, że tylko czysty przypadek. Czy jesteśmy w stanie tu gdzieś zejść? Mamy teoretycznie jeszcze haki, więc jakby była możliwość, żeby je gdzieś wbić, no to moglibyśmy jakoś spróbować. Coś na dół, chociaż chyba jedyna droga jest tutaj jeszcze. Okej, okay, przymocuj linę. Opuść, no a, to już lina, a, bo to stanowisko. A, już rozumiem. To stanowisko, które pozostawił Ned dla nas, czyli wracamy na ziemię. O, mam nadzieję, że to my, no właśnie, a nie mama Grizzly. I dokąd teraz? Pozostaje nam uciekać stąd. Czyli nad jezioro, myślę, że najszybciej później wzdłuż strumienia, tam nie ma przejścia koło bazy. Czyli wzdłuż strumienia i jakoś będziemy musieli później skręcić. Zobaczymy, żeby Delilah była już bezpieczna, że się nie odzywa. Delilah, nie ukrywam, że chętnie będzie tutaj jeszcze usłyszał gdzieś w tej okolicy. Okej, okay, teraz tak pytanie, czy tu widzieliśmy shopa Pratcha, czy jest przejście dalej? Jakie skróty? Nie, to chyba był shop Pratch. Jeżeli tak, to tu przejścia niestety nie ma, ale jeszcze sprawdzę na wszelki wypadek, a nuż będzie jakaś inna droga. Nie, niestety nie. No jak na taki moment, to przyznam szczerze, że chyba nie najlepszy czas na to, żeby się tu zgubić. No i zastanawiam mnie też, jak będzie wyglądała nasza wypłata, ponieważ mieliśmy tu cały czas obserwować, czy żaden pożar się nie zbliża. Jakby nie patrzeć na to, pożary tak podczas naszego tu patrolowania wyszły i to dwa. I na co to zbieranie puszek po piwie było? Chyba, żeby właśnie dorobić do tej wypłaty, której nie będzie. Bo one i tak to by spłonęły. I think that Ned loved him. He still had his photo, you know? I don't want to hear it. He obviously didn't want to forget him. He just didn't know what to do. Henry, not knowing what to do isn't okay. When you're supposed to look after someone, you figure it out. Yes. And Ned Goodwin is a shithead who is incapable of figuring anything out. Sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. You didn't do anything wrong. You said it yourself. It was Ned's job to look after him. Yes, I did. And now I've got to decide whether I tell people that he's down there so they can retrieve the body or not. And if I do, I'm going to be asked about Ned Goodwin. D? Oh, fuck. Is that a helicopter? Yeah, hold on. Hey! No, there's one more. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Okay, one second. Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. I think I'm gonna go with them. No miło. Leć. Yeah, that's a good idea. Yeah?
I mean, it's dangerous here, and if anything were to happen, then that would be on me, so. Yeah, you're right. Yeah, you sure that's okay? I said it was. All right, I should go. Have a safe flight. All right, have a safe hike. Okej, mam nadzieję, że w gruncie rzeczy nie zgubiłem się w tym lesie, bo tak w sumie idę. No właśnie, gdzieś tam była ścieżka na bok, ale tą drogą zastanawiam się, którędy będzie bliżej, tak? Nie bylibyśmy się w stanie przebić, czyli musimy tędy iść. Co prawda była tu wcześniej droga, ale byśmy musieli wejść jakoś na górę. No więc trasa dobra, tak? No to jedyne co szkoda, że wygląda na to, że nikt nam nie będzie w trakcie już tej dalszej podróży towarzyszył. No. Wielka szkoda. Delilah, może trzeba było ją zatrzymać tutaj. Ciężko powiedzieć. Okej. Wyjątkowo dziwnie się chodzi po tych miejscach, które widzieliśmy tutaj niedawno. Niedźwiedzi kieł. A tu chyba byliśmy. No. Tak, bo tutaj jeszcze jest wychodek. Ale niedźwiedzi kieł coś mi mówi, tak? Że po coś tutaj szliśmy. Nie wiem, czy właśnie to te druty telefoniczne, czy jakiekolwiek tutaj służące do komunikacji nie były te przerwane, ta cała sprawa z nimi. Teraz tak, no, wybrałem się na jakąś dziwną polanę, tędy chyba nie szliśmy wcześniej. Tak, pójdziemy trochę dłuższą drogą niż to miało miejsce. No ale cóż, ostatnie spojrzenie na dolinę, już nie tak malowniczo, bo cała ogarnięta dymem i popiołem. Taki trochę się nam Silent Hill tutaj robi w tym wszystkim. To by było coś, jakby tak naprawdę ta gra teraz na dobrą sprawę się rozkręcała na tym etapie i wprowadza nas do jakiejś większej historii. No ale aż takich tutaj zmian w historii się nie spodziewam. Gdzieś tutaj chyba zabłądziłem lekko. Tak, zwrotów akcji takich tutaj nie ma się co spodziewać i raczej zbliżamy się do końca. Pozostaje mieć nadzieję, że twórcy no, wykorzystają potencjał. Może nawet na jakąś dłuższą produkcję. Bo naprawdę potrafią zrobić coś dobrego. Chociaż jeszcze może na podsumowanie będzie trochę czasu. Cały czas tak gdzieś po głowie chodzi ta myśl, że to już koniec niestety, ale mam nadzieję, że to jeszcze chociaż godzinę tu będzie można spędzić w tym dymie. Okej. Tutaj jest dość problematycznie. Nie, tu musimy się przebić trochę wyżej i będziemy już koło kolejki. W sumie ciekawe, czy nadesłali nam tę kolejkę. Chociaż Delilah obiecała, że w wyjątkowych wypadkach, no to ona to nadjedzie. Mogła latać śmigłowcem gdzieś dookoła i nam towarzyszyć, kurczę, no. A tak ładnie nam to romansowanie tutaj szło. No nic. Może Ned uratował związek z Julią. No właśnie, ciekawe też w jaki sposób, że ta cała historia z Julią była tylko takim motywem, dlaczego znaleźliśmy się tutaj. Czy może jednak też to jakoś się dalej tu rozwinie na finał, jakieś. Mimo wszystko liczę na takie mocne podsumowanie. Myślę, że ktoś tu stoi. Tak, zapasy były na lewo, kolejka na prawo. To pamiętam, to tyle to się już nie zgubię, mam nadzieję. Jest wieża. Jest kolejka i rzeczywiście czeka na nas. Oj, Delilah. Można było to szybciej podesłać. O, możemy zgłosić hey, nawet. I'm at the evac spot near the ravine. Delilah, are you there? Delilah? No, kazaliśmy jej lecieć. No to ładnie. Czyżby wieża Delilah? Może trzeba było jej kazać zostać. O, no dobra. Zobaczymy, co tu słychać. Tak już. O, też miała taki sam wychodek. No dobra. Pusty. Zobaczymy, co nas tutaj czeka jeszcze.
powodu nas wysłali do niej. Okej, Delilah, mam nadzieję, że zostawiłaś jakieś zdjęcie w środku. Paputy są. To najważniejsze. Płyn do szyb. I tequila, jabłko. Zjedz, tak to. No, trzeba przyznać, że... O! Miała całkiem niezły tutaj, ta. Biała z shorty. Tak, pamiętamy te motyw, jak nas rysowała. No tak. Dość pozytywnie wyszło. Okej, na pamiątkę. Jak najbardziej. Zestaw radiowy, za moment tu żyjemy. Piłsudski, kurczę. Jak to? Okej, krzyżówki. No, steampaki. Pali się do pracy. No to dobrze, że pali się do pracy. I chyba wszystko. Dobra. To jest to samo, tak jak my mieliśmy, czyli spróbuję użyć zestaw radiowy jeszcze. Hello, is anybody there? Hi. Yeah, it's me. I'm back at the staging area near the trailhead. I think I see your truck. Red, Colorado plates. Yeah. It's a piece of shit. No, dziękuję bardzo. Uważaj sobie. Hey, that's a man's pickup you're talking about. I think there might be a raccoon living in it. Make sure he's comfy, I guess. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. Oh, I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what. Why don't you choose for me, and I'll choose for you. All right, sure. Maybe... O! Ciekawa sprawa. A może, jak szaleć, to szaleć. Maybe you could come back to Boulder with me, and figure it out down there. Just a thought. You don't want me down there. Well, I just asked you. Look, I've got some things to do in Casper, and maybe I'll head south sometime after that. I could come by, sure. Okay. So, what about me? I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. I am. Yeah. You gotta go see her. Otóż to. Would you? Henry, I... Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. You're right. I mean, I think you're right. When I get back, maybe I could, We shouldn't focus on this summer. Next year we'll roll around, and then the year after that, and then it's just a... I don't know. My Aunt Judy called it a pause in the hallway of time. Did your Aunt Judy smoke a lot of pot? Yeah? Well, you should try to take her advice, too. Yeah, we'll see. There's the helicopter. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. You too. Good luck. No. Henry, you keep it for yourself, okay? Bye, Hank. Bye, bye. A zabierzemy kubek ze sobą, tak? Na koniec, na pożegnanie. I lecimy. Chyba, że z kubkiem otworzymy drzwi. Kubek Delilah. Damy jej w prezencie, to się ucieszy. No,
Zastanawiam się, czy ta historia mogłaby się potoczyć inaczej. Na pewno to jeszcze sprawdzimy. Jeżeli coś by było, to na pewno się jeszcze spotkamy. Okej, kolega. Śmigłowiec czeka. Też mamy prezent dla Delaidi. Może się ucieszy, jak zobaczy, że swój kubek, tak? To ma. Mam nadzieję, że nikt nie potraktuje tego jako kradzież. A, że to był jej ulubiony kubek. No. To co, wracamy do domu? A, dziadostwo, nie damy rady z kubkiem. Macie to tam? Dawaj rękę. I w ten sposób zakończyła się nasza przygoda w Firewatch. No, przyznam szczerze, że... Może to do końca nie będzie najpopularniejsza opinia, ale przyznam szczerze, że chyba cieszy mnie takie zakończenie, w którym no to wszystko było jakoś tak normalnie wytłumaczone. Gdzieś twórcy nie szukali na siłę jakichś dziwnych zjawisk paranormalnych czy badań nad nami, tylko to wszystko okazało się takim po części zbiegiem okoliczności, a po części historią, która mogłaby wydarzyć się naprawdę. Jak rozumiem, po prawej stronie lecą wszystkie zdjęcia, które gdzieś po drodze zostały wykonane przez nas, no i być może przez byłego właściciela. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Duże też gratulacje dla ekipy z Graj po Polsku, bo tłumaczenie naprawdę światowa klasa. Pierwsze miejsce, przetłumaczone grafiki, teksty. No gdzieś nam się to rozjechało na koniec, ale to ze względu na aktualizację, a nie niedopracowane tłumaczenie. Więc myślę, że to kwestia dni i to też będzie poprawione. Wygląda na to, że chyba gdzieś doczekaliśmy się właśnie zdjęcia, o których mówiłem wcześniej. Jakieś 4-5 zdjęcie Briana i Neda. No nic, pozostaje się pożegnać. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej. I mam nadzieję, że nie będę do zobaczenia w kolejnych seriach. Raz jeszcze, trzymajcie się, hej, hej.